wspólnie z panem wojewodą Robertem Dmitruczukiem i moimi współpracownikami z Urzędu Miasta oraz panami prezesami reprezentującymi konsorcjum firm wykonawców dokonujemy uroczystego otwarcia drugiego etapu przebudowy ulicy Warszawskiej. Przypomnijmy, że jest to przebiegająca przez Białą Podlaską droga powiatowa 1172L, na przebudowę której uzyskaliśmy dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, to jest 8 300 000 zł. Całość nakładów poniesionych przez miasto to 13 860 000 zł. Dzięki temu wykonaliśmy ponad kilometrowy odcinek ulicy Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kopernika a posesją 65A w pełnowartościowej, kompleksowej formule. Z drogą rowerową, z chodnikami po obu stronach jezdni, z dwoma nowymi zatokami autobusowymi, z peronami oraz czterema przejściami dla pieszych, w tym trzema z wyspami dzielącymi. W drodze wykonaliśmy również nowe kanały deszczowe. Fundusz Dróg Samorządowych. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. To był i jest strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Widzimy, że na takim odcinku, jak bardzo istotnym, doprowadzającym ruch tak naprawdę z drogi międzynarodowej, z A2 czy z E30, w zależności od nazwy, do centrum miasta Białej Podlaskiej, taka inwestycja o niebagatelnej kwocie ponad 20 milionów złotych. Ten odcinek akurat wyszacowany został na 12 milionów. Z tego dofinansowanie tutaj ze strony Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 8 milionów 350 tysięcy. Tak naprawdę to jest znacząca inwestycja, ale powiedzmy sobie szczerze, nie sam asfalt, bo droga dwujezdniowa 3,5 metra z jednej strony, 3,5 metra z drugiej strony, to tylko jest początek. Widzimy naprawdę bardzo ułatwiające i gwarantujące bezpieczeństwo ścieżki rowerowe, zarówno nowe chodniki. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest remont, to jest przebudowa, kompleksowa przebudowa, bo oprócz nawierzchni, oprócz tych inwestycji, o których powiedziałem, można powiedzieć to, co nie widzimy, czyli przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej, infrastruktury wodnej, ale również infrastruktury oświetleniowej, czyli te nowoczesne nowoczesne oświetlenie, które tutaj występuje. To właśnie przykład świetnej współpracy. Niektórzy twierdzili, że mogą być jakieś problemy. My mówimy tak, że się nie da, a my mówimy wprost, to ma służyć ludziom, to ma służyć mieszkańcom zarówno miasta Białej Podlaskiej, okolic, ale również tych osób, które przyjeżdżają tutaj do regionu, do stolicy regionu na północy województwa lubelskiego, do pięknego miasta, ale powiedzmy sobie szczerze, ta przebudowa ma w pierwszym jakby zamyśle spowodować zwiększenie bezpieczeństwa, bo wiemy, jak się jeździ po drogach, które są nierówne, które są dziurawe, a jak się jeździ po drogach, które są równe, ale które są zabezpieczone, czy również wokół których jest infrastruktura, zarówno chodniki, ale teraz także modne również ścieżki rowerowe, które służą mieszkańcom, służą rekreacji, a szczególnie w tym czasie, w którym występujemy, w czasie pandemii, również jest to element, który poprawia samopoczucie i sprzyja, powiedzmy tak, dobremu samopoczuciu mieszkańców oraz gości, turystów. Liczymy, że taka inwestycja i kolejne w tym regionie, również w mieście Biała Podlaska, spowodują to, że tak naprawdę
te środki, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest inwestycja i w mieszkańców, ale i w przyszłość, że takie środki będą procentowały. I cieszę się, że tutaj administracja również rządowa, Fundusz Dróg Samorządowych, te środki, które są przeznaczone na tą inwestycję, procentują bezpieczeństwem, procentują również zadowoleniem mieszkańców. Redrom, główny wykonawca przebudowy drugiego odcinka ulicy Warszawskiej. Czy było trudno? Było bardzo trudno z uwagi na miejsce, na lokalizację i na sposób budowy tej drogi. Najgorsze było doprowadzenie projektu do momentu, w którym mogliśmy realizować. Ale dzięki współpracy z władzami miasta, z innymi organami udało się to uzgodnić. Łącznie z panem projektantem uzgodnić i wybudować ulicę w takim kształcie, jaką ją widzimy. Dla firmy Tredrom to wizytówka w tym momencie? Jedna z wielu? Firma Tredrom wykonuje podobne zadania, ale jest to naprawdę podwójnie cieszy, dlatego że wykonaliśmy pierwszy odcinek, wykonaliśmy drugi odcinek, a przede wszystkim jesteśmy z tego miasta, co za nami bardzo mocno przemawiało i jest to dla nas najważniejsze w tym momencie. Prezes Izdebski na Mucie, kto wymienił może jeszcze Budomexu, bo to była współpraca dwóch firm. Wykonawcą, jak powiedziałem, było konsorcjum firm. Firma Tredrom była liderem, którego konsorcjum ja reprezentowałem jako Wiesław Harasimiuk. Natomiast z firmą Budomex realizujemy już nie jedną inwestycję. Mamy za sobą przetarte szlaki, wiemy jak mamy budować i nie potrzebujemy zbyt skomplikowanych umów po to, żeby efekt osiągnąć taki, jaki mamy dzisiaj. Warto też wspomnieć o tym, że tutaj zastosowano trochę Waszych nowatorskich rozwiązań. Tak, wykorzystaliśmy stan istniejący drogi, w zasadzie to, co znalazło się pod drogą, po to, żeby nie było robót dodatkowych, po to, żeby ta inwestycja się zmieściła w budżecie, więc to wszystko miało znaczenie. Największym problemem oczywiście było dla nas doprowadzenie, uzgodnienie tych wszystkich spraw związanych chociażby z prawą stroną ulicy Warszawskiej, patrząc od strony jakby zachodniej, ponieważ te posesje są bardzo, bardzo nisko i żeby to doprowadzić do takiego konsensusu, to był bardzo duży wysiłek. Kolejną dobrą wiadomością, bezpośrednio wynikającą z poprzedniej, jest to, że już przystąpiliśmy do realizacji trzeciego etapu przebudowy ulicy Warszawskiej. W ten sposób sfinalizujemy już kompletny remont tej jednej z najważniejszych arterii drogowych w naszym mieście. Na trzeci etap również pozyskaliśmy dzięki przychylności pana wojewody środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tym razem 6 300 000 zł, co również stanowi 70% kosztów kwalifikowanych tego zadania właśnie na odcinku trzecim.